Piknik rodzinny w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Organizatorzy chcieli zachęcić rodziny do wspólnego spędzenia czasu wolnego oraz do nadania wartościom rodzinnym większego znaczenia. Nauka zaczyna się od rodziny. Takie przesłanie wybraliśmy, zresztą to jest przesłanie, które że tak powiem, skierował do rodaków święty Jan Paweł II, podkreślając rolę rodziny w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Mającą na celu promowanie tego, że nauka zaczyna się od rodziny, czyli wszystkie wartości, jakie mamy w rodzinie, to wszystko przekazujemy swoim dzieciom i chcemy to po prostu pokazać społeczeństwu. W ramach pikniku dla mieszkańców osiedla 25-lecia przygotowano szereg atrakcji, głównie skierowanych do najmłodszych. Organizatorom zależało przede wszystkim na dobrej zabawie. Będzie mały konkurs wokalny dla dzieci. Będą mini zawody sportowe, z tego co mi tutaj, co widzę, co koledzy przygotowali. Będziemy mieli ufundowane nagrody dla dzieciaków, będą darmowe kiełbaski, czyli skromny poczęstunek. No i myślę, że przede wszystkim będzie ciekawy zespół, który będzie nam tutaj umilał czas. Festyn zorganizowany przez członków Ostrowieckiego Prawa i Sprawiedliwości miał jeszcze inny wymiar. Organizatorzy chcieli pokazać, w jaki sposób można obchodzić ważne dla nas święto. Mieliśmy niedawno Dzień Nauczyciela, a tak tylko obchodzimy go uroczyście w szkołach. Nauczyciele dostają kwiaty, dyplomy, uznania i tak dalej. Natomiast my chcieliśmy pokazać, że nauka tak naprawdę to zaczyna się od rodziny, bo to rodzina pierwszych rzeczy uczy dzieci. Pierwsze wiadomości są zasłyszane w domu. Miejsce na festyn nie było przypadkowe. W Prawie i Sprawiedliwości chcieli zwrócić uwagę na zapomniane w Ostrowcu osiedla. Tego, że tutaj bardzo dawno nic się nie działo. Zwróćmy uwagę, że ten park popularnie nazywany parkiem z fontanną, bo to każdemu kojarzy się z tą fontanną, ulega takiemu zapomnieniu. Tak naprawdę jest on tylko miejscem, gdzie ludzie spacerują, natomiast nic tu się nie dzieje. Organizatorzy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zapewniają, że festyn będzie też organizowany w przyszłości i nie jest to incydentalna akcja związana z kampanią do wyborów samorządowych.